Niepotrzebnie zepchnęła Leonce ze schodów. Teraz mści się na Diogo. A ja mam nadzieję, że Diogo żyje. Powinnam była zabić tego potwora, kiedy miałam okazję. Boję się, że ktoś tu zaraz wejdzie i powie, że znalazł ciało Diogo. Módl się, mamo. Jeśli Diogo dzisiaj nie wróci, pójdę na policję i powiem to, co usłyszał pan Belchior. Występują Leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Niewolnica Izaura, odcinek 74. Będzie zabawnie, kiedy szef policji zacznie zadawać pytania panu Anselmo i pannie Elwirze. Przez was będą problemy. Policja Brance nie pomoże. Policjanci też mają prawo się bawić. Chcesz im tego zabronić? Synu, jak wyglądam? Pokazujesz gwiazdom, jak błyszczeć. A ja? Twoja uroda poraża, siostrzyczko. Wspaniale. Chcę wyglądać idealnie i poniżyć tę wieśniaczkę. Każda piękna kobieta jest idealna. Dlatego zachwyca podziwiającego. Nie ma to jak syn poeta. Potrafi prawić komplementy. Twój ojciec też mnie komplementował, zanim zniknął w Amazonii. Nie tylko twarz, ale i suknie macie piękne. Biżuteria też robi wrażenie. Moja siostra przypomina błysk słońca o poranku, a mama wygląda jak paw, który rozpostarł ogon. Geraldo, powiedz, że jestem idealna. Do ideału brakuje jednego szczegółu. Nie dręcz mnie, mów. Będziesz ideałem, kiedy zostawisz język w domu. Podlec. Chodźmy, chodźmy. Nie chcę się spóźnić. Muszę odczytać mowę powitalną. Jesteśmy gotowe. Na pewno uda nam się przyłapać tę podłą dziewczynę, która próbuje mi ukryć Alvaro. Na co czekam? Chodźmy. Ma być idealnie. Podawajcie w milczeniu i bardzo uważnie. Firmino, zajmiesz się naszym gościem honorowym, poetą Gonçalvesem. Szampan, kanapki, woda, wszystko co zechce. W ciszy i milczeniu. Matias, gratuluję. Wspaniały bukiety kwiatów. Wszystko w porządku. To będzie niezapomniany wieczór. Rosa, co się stało z Diogo? Nie wiem. Pani hrabina bardzo się o niego martwi. Przysłał mi wiadomość, że wraca z hacjendy, gdzie zajmował się chorymi i że pomoże mi w ucieczce. Ale kiedy dzisiaj byłam u pani hrabiny, on jeszcze nie wrócił. Nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Miał wrócić. Musiało się coś wydarzyć. Nie mógł zniknąć. Zaczynam się bać. Czego?
że mój ojciec, dr Paulo albo Leoncio, zastawili na niego pułapkę. Proszę się modlić za niego. Ja też będę. Po mieście krąży plotka, że dr Diogo zaginął. Myślisz, że mam coś z tym wspólnego? Nie, ale martwię się. Martwię się, jak na to zareaguje Elena, jeśli się okaże, że Diogo wpadł w pułapkę. Elena jest żoną doktora Paula i nie musi się martwić o nikogo innego. Uciekłaby natychmiast, gdyby doktor Diogo pojawił się tu teraz. Nawet tak nie mów. Mam wrażenie, że doktor Paulo ma jakieś tajemnice z Leoncio. Przestań go podejrzewać. Zawsze myślisz o nim jak najgorzej, bo robi to, co najgorsze. Niewielu ludzi potrafi zabić człowieka w zasadzce. Z jakiego powodu Leoncio miałby krzywdzić doktora Diogo? Bo należy do rodziny Tomasi. Wierzę mu. On nie ma z tym nic wspólnego. Po twoim mężu można się wszystkiego spodziewać. Proszę się nie martwić. Doktorek już się nie pojawi. Podjął pan pewne kroki? Lepiej, żeby pan nie znał szczegółów. Najważniejsze, że już po ślubie. Nie wiem, jak panu dziękować. Nie musi pan. Nienawidzę hrabinę. Wiem. Musi cierpieć. Musi, bo próbowała zepchnąć mnie ze schodów. Za to, co przeciwko mnie robiła. Po kolei straci wszystkich członków rodziny. Zostanie zupełnie sama. Można wiedzieć, o czym tak rozmawiacie? To Rosa powinna wyjść za doktora Paula. Przestań. Musisz się pogodzić z tym, że jesteś mężatką. Nigdy. Gdzie twoja obrączka? Uciskała mnie. Kiedy ją zdjęłam, upadła. Doktor Paulo ją zabrał. Będę mogła usiąść ze wszystkimi do kolacji? Ale skąd możesz najwyżej stać przy drzwiach? Jesteś moją córką, ale nadal też jesteś niewolnicą. Poza tym twoje maniery są prehistoryczne. Continua sendo uma escrava. Além do mais, suas maneiras à mesa são pré-históricas. Pré o quê? Jakie? Pré-históricas. Com licença. Gabriel. Elena wyszła za doktora Paula. To bardzo źle. Przyzwyczajaj się, że twoja siostra wyszła za mąż. Nie mów tak, bo serce mi pęka. Kochanie, boli mnie, że Elena jest moją siostrą, ale nie mogę sobie wyobrazić, że wyszła za tego podłego doktora Paula. Wiem. Lepiej zrobisz, nie myśląc o tym. Zapomnij o Elenie i myśl o swoim zdrowiu. Nie możesz jej kochać. Na pewno spotkasz jakąś miłą i dobrą dziewczynę. Mam się zakochać w tym stanie? Na pewno wyzdrowiejesz. Musisz się dobrze odżywiać i odzyskiwać siły. Razem coś zrobimy. Co?
Mam kilka pomysłów. Boże, uchowaj. Mów. Chciałabym otworzyć firmę eksportową. Eksportować kamienie szlachetne. Złoto, srebro, diamenty. W ten sposób pomożemy też Bernardo i jego kopalni. Wyślemy do niego jednego z naszych ludzi. Panie i panowie, to dla mnie bardzo szczęśliwy dzień. Wydałem moją córkę Elenę za wspaniałego człowieka i lekarza, doktora Paulo Pereira. Na jego palcu znajduje się obrączka, która oznacza, że łączy go z moją córką związek małżeński. Urządziliśmy niewielkie przyjęcie, tylko dla najbliższych gości. Zrobiłem to na wyraźne życzenie państwa młodych, bo sam chętnie urządziłbym wielkie wesele, które trwałoby cały tydzień, byłyby tańce, doskonałe jedzenie, ale wybraliśmy coś bardziej dyskretnego. A ja chciałbym dodać, że to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nareszcie się ożeniłem. Nie chciałam tego. Proszę, przestań. Uszanuj gości i rodzinę doktora Paulo. Wiedziałem, że coś wymyśli. Przestań. Ona okropnie cierpi. Wiele kobiet wyszło za mąż z rozsądku i w końcu odnalazło szczęście. Proszę zrozumieć, moja córka jest wzruszona. To chyba zrozumiałe. A teraz chciałbym, żeby państwo młodzi pokroili tort. Oczywiście, teściu. Vamos, minha querida, vamos cortar o nosso bolo. Doutor Paulo Pereira. Dobrze, doktorze Paulo. Seu asqueroso! Podły wstrętny, ohydny starcze. Nojento! Seu melusco babão! Elena! Elena, dość, to twój mąż. Isso faz parte do nosso trato com ele. Właśnie z tego powodu postanowiliśmy urządzić wesele tylko w najbliższym gronie. Nie chciałam tego ślubu. Nie chciałam, Malvino. Tak mi żal mojej siostry. To nasza gospodyni, Dona Perpetua, która jest moją przyjaciółką, a to pan Quintana, szef policji. Szef policji? Miło pana poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Jest naszym krewnym. Wiem, wiem. I bardzo lubi poezję. Przybył już nasz wielki poeta? Jeszcze nie. A gdzie Alvaro? Pojechał po pannę Elvirę. To ta wieśniaczka, o której panu opowiadałyśmy. Ma ojca, który się podejrzanie zachowuje. Uważam tylko, że podejrzane jest to, że nie chcę mojego syna za zięcia. Poza tym pan Anselmo nie wzbudza żadnych podejrzeń. Nie zamierzamy niepokoić Alvara, ani psuć balu Doni Perpetui. Pan nie przyszedł tu do pracy. Mimo to zamierzam sprawdzić, dlaczego ten człowiek jest tak dziwny i nie chce wydać córki za Don Alvara. Ah.
Foram-se todos. Ainda bem. Nareszcie skończyło się przyjęcie. Wszyscy poszli. Elena zamknęła się w swoim pokoju. Kazała przekazać, że jest w swoim pokoju i ma tam wielki nóż. Jeśli doktor Paulo będzie próbował do niej wejść, obetnie mu coś. Jakie poniżenie. Dobrze, że moi rodzice nie żyją i nie widzieli tego. Teraz już wszyscy wiedzą, jak moja żona mnie nazywa. I to właśnie mnie, człowieka z pozycją, przystojnego. I justamente eu, coronel. Um homem assim, tão bem apessoado, não? Spokojnie, spokojnie. Proszę usiąść, napijemy się szampana. Ludzi było niewielu. Poza tym uniknęliśmy skandalu w kościele. Mogła uciec. Wiele młodych dziewczyn wychodzi za mąż za starszych mężczyzn. Myślałem o tym. Słyszałam, że córka pana Joao Ribeiro, dziewczynka 15-letnia, wyszła za swojego wuja, który miał ponad 70 lat. Koszmar. Nie ma w tym nic dziwnego. W naszych czasach to normalne. A Elena narzeka. Najważniejsze, że już po ślubie i jest pan moim zięciem. Enrique, co to za mina? Smutno mi. Tęsknię za Izaurą i wciąż o niej myślę. Nie chcę słyszeć o tej niewolnicy. Smucę się też z powodu tego diamentu, za który zapłacono mi fałszywymi monetami. Byłeś nieuważny. Po co zostałeś wspólnikiem byłego niewolnika? Teraz chcesz handlować diamentami. Żal mi też siostry i tego ślubu. Czy ja nigdy nie wydam za mąż żadnej z córek bez skandalu? Nareszcie! Panna Elvira ślicznie wygląda. Dziękuję. Jak się pani miewa? Doskonale. Każda matka byłaby szczęśliwa, wiedząc, że tak słynny poeta chce poznać jej syna. Przybył już? Nie, ale jest już w drodze. Zapraszam. Alvaro przyjechał. Gdzie jest? Z panną Elvirą i jej ojcem. Odważyła się przyjść? Czyli nie są tacy podejrzani. Zobaczymy, jak zareagują, kiedy przedstawimy im szefa policji. Którzy to? Proszę mi pokazać. Ten wysoki blondyn to mój syn, a panienka przy nim delikatna i śliczna to panna Elvira. Obok stoi jej ojciec i mały Pedrito. Śliczna? Dla mnie to zwykła wieśniaczka. Nie można porównać jej sukni z twoją. Wiem. Zatańczy pani ze mną ten taniec? Baw się, córeczko. Izaura jest śliczna, zachwycająca. Najładniejsza na balu. Tworzą piękną parę. Wcale tak nie uważam. Ta dziewczyna nie zasługuje na uwagę Alvara. To ja powinnam z nim być. Ty też jesteś bardzo ładna. Na pewno poprosi cię do tańca. Panie i panowie, przybył nasz gość honorowy, wielki poeta Gonçalves Dias.
Panie Diaz, a oto nasz gospodarz, pan Alvaro Mendoza. Razem założyliśmy Towarzystwo Abolicjonistów i prosimy, żeby został pan jego patronem. Miło pana poznać. To panna Elvira. Miło mi. To ona, Izaura. Gdzie? W salonie wśród eleganckiego towarzystwa. Zbiegła niewolnica ma odwagę przybyć na bal do bogatej rodziny? Niesamowite. Proszę, to pan Anselmo, ojciec panny Elviry. Miło pana poznać. Mój przyjaciel Pedrito, to dla mnie zaszczyt. A to moja matka, Donia Perpetua. Witam pana. Pani Estela i panna Branka, matka i siostra mojego przyjaciela, abolicjonisty Don Geraldo. Miło mi. A to pan Don Quintana, szef naszej policji. Szukaliśmy ich cały dzień. Nie znaleźliśmy dzieci. Szybko się okaże, co się stało. Jestem przekonany, że to nie człowiek wilk. Ludzi się nie boję, ale duchów i człowieka wilka bardzo. Zastawimy pułapkę. To na pewno człowiek. A to co? Człowiek wilk. Zatańczymy tego walca? Miło mi pana poznać. Pisze pan wspaniałe wiersze. Mój syn jest wielbicielem pańskiej poezji. Wybrałem kilka wersów. Jeśli pan pozwoli, wyrecytuję je później. Geraldo jest naszym mówcą. Nikt go nie pokona. Wizyta tak wielkiego poety w naszym mieście stanie się ważnym krokiem dla naszej kampanii abolicjonistycznej. Zatańczy pani ze mną? Z przyjemnością. Zbiegła niewolnica tańczy w salonie. Nie możemy im teraz przerwać. Wkrótce ją złapiemy. Dobrze, że ją znaleźliśmy. Pan Leoncio wydał majątek, żeby zdobyć te informacje. Mieliśmy szczęście, że udało nam się zdobyć te stroje przed balem. Musimy cierpliwie czekać. Zaraz ją złapiemy. Na razie nikt nas nie widział. Jeśli zaczną wypytywać, trzeba będzie uciekać. Na razie szpiegujmy dalej. Apetyt rośnie z każdym dniem. Lepiej wyglądasz. Musisz się najeść, bo przez kilka tygodni nic nie miałeś w ustach. Czasem mam wrażenie, że lada chwila wstanę z łóżka. Co z nogami? Nic nie czujesz? Coś czuję, ale nie chcą mnie słuchać. Czyli jest nadzieja. Najbardziej chciałbym się pozbyć karabiny. To trudne, bo cała jej hacjenda jest otoczona strażnikami. Ona się mnie boi. Wkrótce wymyślę sposób, jak się jej pozbyć.
Miał pan wieści o Izaurze? Martinho podobno już wie, gdzie ona jest. Pewnie już ją złapał. Wkrótce Izaura będzie znowu moja. Wróci tu. Mamo, widziałaś, jak on na nią patrzy. Uspokój się. Nie mogę. Don Quintana widział... Widział pan, jak zareagowali, kiedy mama powiedziała, że pan jest szefem policji? Zauważyłam, że się lekko zdenerwowali. Jestem wyczulony na takie rzeczy. Wieczór dopiero się zaczyna. Nigdy nie widziałam tak zakochanego Alvara. Widocznie Cupidyn ugodził go strzałą miłości. Panna Elvira jest zachwycająca, a pan Alvaro traktuje ją z wielką atencją. Nie zasłużyła na tyle komplementów. Widać, że wszystkie panny jej zazdroszczą. Przestań. Jak możesz myśleć, że jestem zazdrosna o wieśniaczkę? Wybacz, siostro, ale jesteś bardzo próżna. A tam, gdzie próżność, tam i zazdrość. Uroda panny Elviry jest niezwykła. Nie zauważam tej urody. Dla mnie to biednie ubrana wieśniaczka. Jej suknia jest prosta, ale elegancka. Ważne jest, że do niej pasuje. Podkreśla jej urodę i zachwycające kształty. Widzę, że mój brat szaleje za Elvirą. Alvaro ma konkurencję. Wolę się czegoś napić. Z pewnością są to uciekinierzy. Odkryjemy to wieczorem. Zięciu, synu, wspominam, własny ślub odbył się w tym salonie. Wesele było wielkie. Trwało 6 albo 7 dni. Przyjechali goście z całego kraju. Było tu tyle osób, że mężczyźni spali w czworakach, a niewolnicy śpiewali i tańczyli. My za to tańczyliśmy tutaj, w salonie. To było wspaniałe wesele. Takie, jakiego jeszcze nie było w Brazylii. Tak, tak, to było wspaniałe wesele. Tańczyliśmy. Tańczyliśmy też wtedy taki nowy taniec. To był walc. Jakże różnił się ten ślub od dzisiejszego. A ja marzyłem o miesiącu miodowym. O tym marzyłem. Zięciu, cierpliwości. Cierpliwość i upór pokonają wszelkie przeszkody. Moja córka nie chciała za pana wyjść, ale w końcu wyszła. Teraz nie chce pana przyjąć w łożu, ale w końcu zmieni zdanie. Z całym szacunkiem, teściu. Ale nie mogę się już doczekać, kiedy skonsumuję moje małżeństwo. Dlaczego zaproszono szefa policji? Jest krewnym Doni Esteli i lubi poezję. On tu nie przyszedł z powodu poezji. Na pewno chodzi mu o pannę Elvirę i jej ojca.
Calma, Álvaro. Spokojnie, spokojnie. Nie przesadzaj. Panna Branka i jej matka bardzo mnie rozczarowały. Nie martw się. Kto ma czyste sumienie, niczego się nie boi. Panna Elvira i jej ojciec właśnie z tego powodu przyszli na bal. Gdyby byli przestępcami, nie pojawiliby się tu. Trochę byli zdenerwowani, kiedy usłyszeli, że pan Quintana jest szefem policji. Też odniosłem takie wrażenie. A kim są ci dwaj? Nie znam ich. Myślałem, że to twoi znajomi z towarzystwa. To nie moi goście. Cieszę się, że znowu wróciło ci czucie w nogach. Nie mogę nimi ruszać, ale na pewno je czuję. Co czujesz? Zimno i gorąco. Pamiętasz próbę, jakiej poddał cię Diego? Próba z igłą. Tak. Ukłuję cię i powiesz, czy coś czujesz. Byłem wtedy smutny, bo niczego nie poczułem. Spróbujemy jeszcze raz? Tak. Pójdę po igłę. Pomóż mi. Spiać agulę, to macie. Jura? Czuję, naprawdę? Poczułem ją. Bogu dzięki. To cud. Wraca mi czucie w nogach. Nie będziesz sparaliżowany. Będę chodził. Bogu dzięki. Zmartwiłem się, bo jest tu szef policji. To sprawka do Doni Esteli i córki. Chcą nas poniżyć. Co on tu robi? Nic o nas nie wie. Jestem niewolnicą i przyszłam na bal do tych bogatych ludzi. Spokojnie, nikt cię nie aresztuje. Chciałabym w to wierzyć. Szef policji nie spuszcza z nas wzroku. Mówię ci, to sprawka do Doni Esteli i panny Branki. On nic o nas nie wie. Jedno to podejrzewać, a co innego wiedzieć. Skoro tak bardzo lubi pan poezję, rozpoczniemy występ. Doskonale. Pan Elviro, pani Anselmo, Pedrito, chodźmy do salonu. Zaraz przyjdziemy. Jestem tylko niewolnicą. Nie powinnam tu być. Tylko dzisiaj. Bardzo żałuję, że tu przyszłam. Jutro wyjedziemy. Ludzie patrzą na mnie, jakby wiedzieli, kim jestem. Jakbym miała na czole napisane: jestem niewolnicą, uspokój się. Nikt niczego nie podejrzewa. Po prostu nie ma tu drugiej tak ślicznej panny jak ty. To prawda. Jesteś najładniejsza. Tym gorzej. Wszyscy na mnie patrzą, zwłaszcza panny. Co za zazdrość. Zazdroszczą ci zainteresowania pana Alvaro. Nie tańczy z inną, tylko z tobą. Wszyscy na nas patrzą, co się trzęsę. Chciałabym stąd zniknąć. Panuj nad strachem. Nie okazuj zdenerwowania. Ale ja umieram ze strachu. Uspokój się. Pokaż, że jesteś zadowolona. Uśmiechnij się. Zapomnij, że jesteś niewolnicą. Wszyscy uważają cię za księżniczkę. To tylko jedna noc. Jutro stąd wyjedziemy. Nie możemy żyć w miejscu, w którym nas o coś podejrzewają.
Depois nós vamos embora daqui. Não podemos ficar mais num lugar onde já suspeitam de nós. É verdade. To prawda. Mas essa partida vai doer bem no coração. Serce mi pęka. Aqui estão. Szukałem państwa. Chodźmy do salonu. Vamos para o salão? Zaraz rozpocznie się występ Geralda. Mój przyjaciel będzie deklamował. A vamos ver daqui. Stąd wszystko zobaczymy. Vamos, filha. Chodźmy. Vamos, vamos ver. Chcę to zobaczyć z bliska. Boa noite. Boa noite. Iniciando recital. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Będę miał zaszczyt zadeklamować piosenkę Banity, wiersz naszego wielkiego poety Gonçalesa Diaza. Na mojej ziemi rosną palmy, w których tak pięknie śpiewają kosy. Ptaki świergoczą tutaj inaczej niż tam. Nasze niebo ma więcej gwiazd, nasze łąki więcej kwiatów, w naszych lasach jest więcej zwierząt, a w życiu miłości. Na mojej ziemi rosną palmy, w których tak pięknie śpiewają kosy. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem flores. Kiedy to się skończy, zabieramy ją. Zawsze największą przyjemność odczuwam na mojej ziemi, tam, gdzie w palmach tak pięknie śpiewają kosy. Bóg nie pozwoli mi umrzeć przed powrotem tam, gdzie jestem najszczęśliwszy. Tam, gdzie w palmach tak pięknie śpiewają kosy. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Senhorita Elvira. Jest pani wyjątkowo skromna. Ukryła się pani w tym kąciku, chociaż powinna pani błyszczeć pośrodku salonu, gdzie wszyscy za panią tęsknią. Fiołki lubią się ukrywać w cieniu, ale róża, królowa kwiatów, powinna pokazywać swoją urodę w pełnej krasie. Jestem tylko biedną dziewczyną wychowaną na wsi. Moça criada na solidão da roça. Nie, pani uroda została stworzona, żeby wszyscy mogli ją podziwiać. Ojciec pani mówi, że pięknie pani gra na pianinie i śpiewa. Chcemy tego posłuchać. Mam zaśpiewać przy wszystkich? Wstydziłabym się. Nie śpiewam zbyt dobrze. Nie chcę tego słyszeć. Wiem, jak pani śpiewa. Gdybym w panią nie wierzył, nie zaproponowałbym tego występu. Moja córka jest dość nieśmiała. Napij się wody. Na pewno dobrze zagrasz. Zgadza się pani? Tak. Żeby uhonorować naszego gościa, proponuję, żeby panna Elvira zaszczyciła nas swoim talentem i zagrała, a także zaśpiewała. Pewnie śpiewa jak indyk. Albo jak zażynane prosiaki. Zobaczymy, czy wróżka jest też syreną. Jest syreną. Co za wspaniały głos.
É uma artista. To prawdziwa artystka. Na pewno miała doskonałych profesorów. Wybaczcie, ale moje podejrzenia się skończyły. To niezwykłe stworzenie na pewno nie jest żadną awanturnicą. Dla mnie to zwyczajna wieśniaczka, która nauczyła się grać i śpiewać. Śpiewałaś wyjątkowo pięknie. Gratuluję. To było wyjątkowo inspirujące i na pewno podobało się wszystkim. Jak zawsze jest pan bardzo miły. Zatańczy pani ze mną walca? Baw się, zagrałaś tak pięknie. Może lepiej powiedzieć wszystkim, że to niewolnica. Spokojnie. Poczekamy jeszcze. Dobry myśliwy wybiera odpowiedni moment na polowanie. Za długo zwlekamy. Zakończmy to wreszcie. Nie możemy tego zrobić. Nie wiemy, kim jest młodzieniec, z którym tańczy. Na pewno będzie jej bronił. I pelo jeito, como olha pra ela, vai querer protegê-la. Ale mamy ogłoszenie z gazety. Dowiedziemy, że jest zbiegłą niewolnicą. Wiem. Tak zrobimy. Dlaczego tak długo tam siedzisz i patrzysz na pianino bez słowa? Przynosi mi wiele wspomnień. Wspomnień? O matce? Tak. A o kim innym? Dobrze wiesz. Jeśli mówisz o tej niewolnicy, tak. Mówię o Izaurze. Powiedziałem już, że o niej nie myślę. Za to ja wiem, że wydajesz majątek na to, żeby ją odnaleźć. Kto tak twierdzi? Ludzie wszystko wiedzą. Na ślubie Eleny była żona dyrektora banku. Podobno zostawiłeś haciendę. To prawda. Nie powinieneś. Możesz ją stracić, jeśli nie spłacisz długu. Ojciec nie nauczył cię, że kobieta nie powinna się wtrącać do interesów męża? Wybacz. Chciała pomóc. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompanii Warszawa. Tekst Olga Frysiak, czytał Zbigniew Moskal. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer, o dia não vou mais ver. Nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil.